Wiem, że pytania, które chcemy sobie dzisiaj też stawiać, ten pierwszy tydzień w ogóle zatytułowany Moje życie, są trudne, może, ale one są bardzo ważne, bo pokazują rzeczywistość, w której jesteśmy. I właśnie w tę rzeczywistość, w której jesteśmy, to wchodzi Pan Bóg. Mówi się, że łaska działa na naturze. Pan Bóg działa właśnie na nas takich, jak jesteśmy. Działa w tym momencie życia naszego, w którym jesteśmy. Wczoraj w Ewangelii Janowej, to żeśmy czytali, że wieczorem owego pierwszego dnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, to przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Mamy konkretny czas, konkretne miejsce i niejako konkretny stan tych uczniów. Oni byli zamknieni, zamknięci i do nich właśnie przyszedł Jezus Chrystus. I tak samo do nas chce Bóg przyjść ze swoją łaską tu i teraz. Chce zabrać to, co jest jakimś lękiem, chce przynieść pokój, chce przynieść światło do naszego życia, chce to życie zmienić, sprawić, że my się otworzymy też na działanie Ducha Świętego. Jest też taka druga książeczka, którą przyniosłem. Mała książeczka biskupa Grzegorza Rysia. Czy wiara ma sens? Czy wiara ma sens? Już sam tytuł powinien nas skłonić do refleksji. Czy wiara ma sens? Wierzymy. Przynajmniej jakoś wierzymy. No w końcu jesteśmy też na seminarium odnowy wiary. Ale może warto się zapytać, a po co wierzę? Dlaczego wierzę? A jeśli nie wierzę, to dlaczego chcę uwierzyć? I różne są definicje wiary, ale chyba najkrótsza jest taka, że wiara jest to moja odpowiedź na miłość Pana Boga. Doświadczam, że Pan Bóg mnie kocha, dlatego ja chcę odpowiedzieć na to. Odpowiadam swoją wiarę. Ale mogę odpowiedzieć na miłość Pana Boga, że tą miłość odrzucam. Mogę odpowiedzieć na miłość Pana Boga, że neguję samo istnienie Boga czy miłość Bożą. Mogę odpowiedzieć w ten sposób, że mnie to nie interesuje, albo mogę właśnie odpowiedzieć wiarą. Wiarą, która jest ufna, która też zakłada jakąś relację i z mojej strony konkretne działania. Czy wiara ma sens? Jaki jest sens mojej wiary? We wspomnianej książeczce jest taki rozdział Dobrze być szalonym, także jest bardzo wymowny, bo dzisiaj, żeby wierzyć w Jezusa Chrystusa, to trzeba być coraz bardziej szalonym, a żeby jeszcze przyjść na seminarium odnowy wiary, to już w ogóle to jest szaleństwo do kwadratu. I w tej książeczce arcybiskup Ryś wspomina, jak kiedyś miał katechezę dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Sakrament mieli mieć w niedzielę, a wcześniej były takie katechezy. I on przyjechał do nich w piątek. I proboszcz oczywiście nastraszył tę młodzież przed tym spotkaniem, więc oni przyszli tacy bladzi, przestraszeni. I biskup mówi, zastanawiał się, o czym z nimi mówić. I przyszedł 40 minut wcześniej, poszedł do kościoła i tam modlił się. I salka, w której mieli się spotkać, to była połączona z kościołem krótkim korytarzem. I zauważył, że jak młodzież zaczęła się schodzić, to nikt z tej młodzieży nie skręcił parę metrów, mówił, że może tam koło 5 metrów, nikt nie skręcił, żeby przyjść, pomodlić się, przywitać z Jezusem, a dopiero później pójść na spotkanie. I więc przyszedł na to spotkanie z młodzieżą i pyta się ich: kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Bo jeśli kimś ważnym, to ja chcę z tym kimś ważnym się przywitać. Chcę mu opowiedzieć o swoich problemach, o swojej radości. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? I drugie pytanie, które mu przyszło: a co wiara zmienia w twoim życiu? Co by było, jak wyglądałoby twoje życie, gdyby nie relacja z Jezusem? Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby wasze życie, gdyby nie wasza wiara, nie relacja z Jezusem. No na pewno
w niedzielę byśmy nie chodzili do kościoła i byłby długi weekend i można spać cały dzień, bo nie trzeba pójść do kościoła. Ale tak mówiąc poważnie, no, co zmienia to, że wierzę? Kolejne pytanie, które można sobie zadać odnośnie też wiary, czy czuję, że Bóg się mną opiekuje? Czy czuję, że Pan Bóg się mną troszczy? Czy że jest obecny w moim życiu? Czy ja potrafię wyłapać te momenty, że tu rzeczywiście zadziałała opatrzność Boża, ręka Pana Boga? I słyszałem kiedyś świadectwo osób, które uczestniczyły w takim seminarium odnowy wiary i też kapłan zadał takie pytanie, czy masz świadomość tego, że Pan Bóg się temu opiekuje, to było małżeństwo, i oni powiedzieli, że w sercu poczuli, że nie, absolutnie, no kimś jest, Pan Bóg jest kimś takim dalekim w ich sercu, nie mają w ogóle świadomości, że Pan Bóg się nimi opiekuje. I w tygodniu po tym zdarzyło się tak, że zasypiali swoje roczne dziecko, mama położyła na kinkiet, na lampkę, pieluszkę, żeby trochę zaciemnić to światło i poszli spać. I obudzili się w jednym momencie, jak już wszystko było zadymione i widzieli ogień. Można powiedzieć, że obudzili się prawie w ostatnim momencie, żeby nic poważniejszego się nie stało. I potem, co też tak wspominali, na ścianie przez długi okres czasu został ślad, który bardzo im przypominał symbol Ducha Świętego. I wtedy zrozumieli, że Pan Bóg się nimi opiekuje, tylko że nie zawsze potrafią dostrzec, wyłapać to. No i na zakończenie moja życia, Pan Bóg, moje życie i decyzja. Pan Bóg szanuje wolność człowieka. Pan Bóg szanuje wolność człowieka. I teraz muszę podjąć decyzję, czy chcę się zmienić, czy chcę wejść w to seminarium odnowy wiary, czy nie. To seminarium odnowy wiary będzie oparte na takich dwóch filarach. Pierwsze to będzie to spotkanie w kościele, czyli Eucharystia, konferencja, wspólna modlitwa, a drugi filar to jest osobista modlitwa wasza w domu, w hojności i w wolności. Ile czasu na to przeznaczycie, to tyle będzie dobrze. Ale trzeba skorzystać z tego czasu. Każdy tydzień będziecie dostawać takie materiały, które będą, to będzie spotkanie zasadniczo ze Słowem Bożym, żeby to Bóg mówił wprost do waszego serca. I także w tym tygodniu jest przeznaczone takich 6 rozważań. Zachęcam, żeby się spotkać z tymi tekstami biblijnymi, z tymi pytaniami. I też dostaniecie taką krótką karteczkę, modlitwa Słowem Bożym. Dla niektórych to będzie może takie przypomnienie, a dla niektórych to może będzie piękne wejście w praktykę modlitwy Słowem Bożym. Najpierw trzeba wejść w ciszę. Nie można modlić się Słowem Bożym w biegu, weź w ciszę, później wezwać Ducha Świętego. Kto jest autorem Pisma Świętego? No, uczymy dzieci, że to jest Duch Święty, zatem kto lepiej nam wyjaśni Pismo Święte, jego działanie w naszym życiu, oddziaływanie dla naszego życia? Duch Święty, więc potrzebna jest modlitwa, może być spontaniczna, modlitwa do Ducha Świętego, żeby nas otwierał na to. Potem czytanie Słowa. Proponuję, żeby przeczytać tak najpierw raz, powoli ze zrozumieniem, potem przeczytać drugi raz, zdanie, nie, przerwa, zdanie, przerwa, potem przeczytać trzeci raz i pomyśleć, które słowo, które zdanie, co mnie tutaj poruszyło, może coś, co jest dla mnie niezrozumiałe. I wreszcie czwarty punkt tego rozważania Pisma Świętego, to jest taka rozmowa z Bogiem jak z przyjacielem. Wpytać się, Panie Boże, no przeczytałem ten tekst, co chcesz powiedzieć mi o sobie, co chcesz powiedzieć o mnie i mieć takie pragnienie, że chcę to Słowo Boże przyjąć, bo mogę to Słowo Boże odrzucić. Mieć pragnienie przyjąć i pytać się też Boga,
co chcesz, żebym teraz z tym Słowem zrobił? Jak mam to Słowo Boże podjąć w swoim życiu? Amen.